To największe marzenie druhów z OSP Tuliszków. Dzięki rządowej dotacji w wysokości 2 milionów złotych będą mogli wybudować nowe garaże dla wozów ratowniczo-gaśniczych. Ta jednostka była zaniedbana, a gdy pan poseł Bartosik został posłem, ta jednostka jest bardzo doposażona, a mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Mieszkańcy gminy Tuliszków, mieszkańcy powiatu oraz województwa, bo jeździmy też na ościenne powiaty. Inwestycja powstaje w ramach budowy Centrum Kultury w Tuliszkowie, w którym będziemy mogli się spotykać na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, na które serdecznie zapraszam, jak już będziemy mogli korzystać z tego obiektu. Podczas konferencji prasowej, którą zorganizowano przed tuliszkowską remizą, strażacy zaprezentowali nowy sprzęt kupiony dzięki zdobytym dotacjom. Minister Ryszard Bartosik przekazał też kolejne dobre informacje dla mieszkańców gminy. Z programu Polski Ład ostatnie rozdanie 8 milionów złotych dla samorządu gminy Tuliszków. Pan burmistrz będzie realizował z tych środków zadania związane z kanalizacją, zadania związane z infrastrukturą drogową na terenie gminy Tuliszków. Centrum Kultury w Tuliszkowie wraz z nowymi garażami ma być gotowe w ciągu najbliższych 2 lat.